Dzień dobry, dzień dobry. Widzą Dzień Państwo dobry. mojego gościa. Moim gościem jest Karol Kamasz, który jest szefem marketingu i członkiem zarządu Sodexo. Niczego nie pomyliłem? Zgadza się. Dzień dobry, Super. cześć. Cześć. Karolu, na początek bardzo krótko powiedz trochę o Sodexo, bo ja na przykład z pewnym takim zdziwieniem, jak spojrzałem do Wikipedii, Sodexo zatrudnia na całym świecie 500 000 ludzi, czyli to jest naprawdę potężna firma. A powiedz parę słów o tym, czym się zajmujecie. Tak, to prawda. Sodexo na świecie prawie 500 000 ludzi zatrudnia. To jest bardzo duża francuska korporacja, która, bym powiedział, prowadzi biznesy naprawdę w wielu obszarach. To, co występuje na rynku polskim, to są dwie linie biznesowe. To jest linia biznesowa, którą ja reprezentuję, czyli my się nazywamy oficjalnie Benefits and Reward Services, czyli de facto oferujemy karty przedpłacone, jeszcze tradycyjne kupony, bony, e-voucher, karty wirtualne, czyli wszelkiego rodzaju narzędzia, instrumenty płatnicze, które są wykorzystywane przez korporacje, przez duże firmy, przez małe firmy, do motywowania pracowników, jako nagrody, instrumenty w konkursach, programach lojalnościowych, aktywacjach sprzedaży, programach incentive. No i to wydawnictwo kartowe i wydawnictwo instrumentów płatniczych to jest taka nasza korowa działalność. Poza tym druga linia biznesowa, siostrzana spółka, zajmuje się szeroko rozumianym masowym wyżywieniem pracowników, facility managementem, zarządzaniem nieruchomościami. A w ogóle na świecie to jeszcze jest bardzo dużo związane z opieką zdrowotną, ze wszelkimi rodzajami usługami administracyjnymi itd. Stąd się bierze te 500 000 pracowników. I zdaje się, że jesteśmy 18. pracodawcą na świecie, co robi wrażenie. Absolutnie tak. Super. Cieszę się bardzo, że nam o tym opowiedziałeś na początek. Najbardziej interesujące jest to, przynajmniej na dziś i z tego dzisiejszego punktu widzenia, to co ty robisz, czym się zajmujesz, Karolu. Mam tu na myśli te wszystkie usługi, które w dzisiejszych trudnych czasach chyba są szczególnie istotne dla konsumentów. Mam rację? Myślę, że one są istotne zarówno dla konsumentów, jak i dla klientów firmowych, biznesowych. My działamy w modelu takim, no de facto, gdybyśmy mieli go zdefiniować, to B2B. Jasne. Natomiast tymi użytkownikami ostatecznymi są oczywiście konsumenci. No przede wszystkim te obszary związane z lojalizacją konsumentów, programami incentywowymi, motywacyjnymi dla zewnętrznych sił sprzedaży, dla brokerów, dla pośredników. To są rzeczy, które rzeczywiście w tym roku, no, powiedziałbym, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Wiadomo, że jeżeli dochodzi do pewnego takiego spowolnienia gospodarczego, a możemy mówić o tym spowolnieniu gospodarczym, które już nastąpiło w tym zeszłym roku i coraz bardziej będzie następowało. Ja jestem myśli takiej, że pewnie będziemy mówili o recesji w przyszłym roku. Takiego jestem zdania. Oby nie odpukać, ale wydaje mi się, że jednak do tego dojdzie. Bardzo duża inflacja, bardzo duża presja płacowa, jeżeli chodzi o pracowników na pracodawców. No, wiązała się z tym, że korporacje, firmy szukały instrumentów takich alternatywnych, które będą pozwalały albo wesprzeć biznes, albo przyspieszyć, szczególnie pod koniec roku, jeżeli chodzi o dowożenie budżetów, targetów. Więc ten rok na przykład dla Sodexo był naprawdę, naprawdę dobry, naprawdę przyzwoity. Nasze produkty cieszą się dużym zainteresowaniem biznesów No z uwagi właśnie. na ich użyteczność. No właśnie. Mówiliśmy, zanim weszliśmy tutaj na to nagranie, na wizję, mówiliśmy o tym, że cel tej rozmowy to jest jedna z wielu rozmów, które na przełomie tych lat dwóch postanowiłem przygotować po to, żeby zapytać ludzi, specjalistów z różnych branż, dziedzin biznesu, komunikacji marketingowej, żeby
ich zapytać, jak oni ten nowy rok i stary odbierają. I nie chodzi mi tu o liczby, nie chodzi mi o jakieś wróżenie, co będzie w przyszłości i tak dalej, tylko o to, że ty, Karol, powiedz, w jaki sposób ten poprzedni rok, jaki on był dla ciebie, bardziej w kontekście w ogóle takim ogólnym, bo to, co powiedzieliśmy o użyteczności tych usług, tych narzędzi, które wy oferujecie firmom, to wiąże się z czymś, co powiedział, mówi się, że pozyskanie nowego klienta jest, nie wiem ile razy, już nie pamiętam, ale 10, 15, może więcej nawet razy droższe niż, nie, utrzymanie niż pozyskanie, dobrze mówię? Nie, pozyskanie droższe niż utrzymanie. No właśnie, o pozyskanie, czyli zależy nam wszystkim na tym, żeby utrzymać klienta i wydajecie te narzędzia, czyli w tej trudnej sytuacji trafiacie dokładnie w to, na czym firmom w każdym, nie tylko w czasie recesji, najbardziej zależy. Mam rację? Tak, nasze instrumenty bardzo często są używane właśnie w wszelkiego rodzaju programach retencyjnych, lojalnościowych, czyli dokładnie to, o czym mówisz. Przepis tutaj na sukces jest prosty. Ponieważ nasze produkty są de facto ekwiwalentem gotówki, mają de facto taką samą moc i znaczenie dla odbiorców, dla obdarowanych. Dlatego są tak atrakcyjne, no bo alternatywą są nagrody rzeczowe, które są bardzo często nietrafione. To są wszelkiego rodzaju jakieś tam programy punktowe, gdzie można tam wybierać na różnego rodzaju rzeczy, gdzie nie ma tego ekwiwalentu gotówki. One nie cieszą się takim dużym zainteresowaniem, jak nasze produkty, które są ewidentnie no, najbliżej tego domowego budżetu. Bo te produkty można wykorzystać w każdym sklepie. Można i komersowo, i w sklepach fizycznych. Nawet wiele spośród nich można bezpośrednio wymienić na gotówkę, wypłacając pieniądze z bankomatu. I to de facto daje nam bardzo duże zainteresowanie konsumentów, a co za tym idzie również biznesu, czyli klientów firmowych, którzy po prostu chcą mieć ofiarę, znaczy obdarować swoich uczestników programów takimi rozwiązaniami, które są jak najbardziej atrakcyjne i bliskie im i ich potrzebom. Natomiast nasze produkty są również bardzo często wykorzystywane w akcjach takich akwizycyjnych, w pozyskaniu nowych klientów, w wszelkiego rodzaju promocjach sprzedaży, programach akwizycyjnych, często takiej sprzedaży premiowej. To również funkcjonuje, więc z tego punktu widzenia myślę, że adresujemy zarówno te potrzeby retencyjne, żeby zmniejszać ten churn rate, jak i również, żeby pozyskiwać nowych klientów. Natomiast pytałeś się mnie o takie odczucia co do tego roku. To ja mam takie poczucie, że to taki rok nadziei z mojej perspektywy. U nas zadziały się dwie rzeczy istotne na naszym rynku. Pierwsza rzecz to jest zmiana prawna bardzo duża, która trochę przeszła bokiem z wiadomych względów, przeszła bokiem, bo to mówimy o zmianie prawnej, która wyszła z początkiem marca. No wiadomo, wtedy wybuchła wojna na Ukrainie, więc wszyscy żyliśmy, do tej pory żyjemy generalnie tym dramatem. Natomiast ta zmiana była dość istotna, bo ona de facto bardzo mocno zdefiniowała, albo może inaczej, redefiniowała rynek benefitów pracowniczych, dlatego, bo obecnie pracownicy mają bardzo duże ulgi fiskalne na dofinansowanie posiłków, dofinansowanie żywienia dla pracowników. I to jest rzeczywiście coś, co moim zdaniem przetasuje po prostu rynek benefitów i bardzo często pracodawcy będą dawali zupełnie inny pakiet benefitowy. Spadnie pewnie kwestia dofinansowania wszelkiego rodzaju fitnessów, siłowni, pod znakiem zapytania te pakiety medyczne, które coraz stają się mniej atrakcyjne, a przejdziemy my jako pracodawcy do pracowników te
benefity związane z dofinansowaniem posiłków, z dofinansowaniem wyżywienia, bo to wydaje się być bardzo atrakcyjne. I my tutaj obserwujemy gigantyczne wzrosty, korporacje duże, ale również średnie firmy, czy nawet małe mikrofirmy zgłaszają się do nas i wybierają nasze produkty, które pozwalają albo są takim narzędziem do dofinansowania posiłków, karty Lunch Pass, które pozwalają na to, żeby korzystać z tych ulg. A drugim elementem z naszej perspektywy to jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu, jakim jest Open Voucher, czyli de facto no, taki voucher elektroniczny, który jest do realizacji w 30 dużych sieciach i e-commerce'owych, i stacjonarnych, który pozwala w łatwą dystrybucję nagrody w sposób zdalny, w sposób online, z dużą taką, bym powiedział, elastycznością dla obdarowanego. On nie musi być przywiązany do jednej sieci spożywczej, może wybrać sobie e-commerce, może sieci niespożywcze. I to jest produkt, który zadebiutował u nas w tym roku, w zeszłym roku kalendarzowym, już w zeszłym, już muszę się przyzwyczaić do tego. I widzimy tutaj bardzo duże zainteresowanie i tutaj no, trzymamy wszyscy w zespole kciuki, że uda nam się wyskalować to. Fantastycznie, fantastycznie. I to, co do mnie najbardziej przemawia, no o tym zresztą rozmawialiśmy przy naszym poprzednim spotkaniu, nienagrywanym na szczęście, bo tam różne rzeczy wygadywaliśmy, ale pozytywnie, to, że to nie są właśnie to, co ty podkreślasz zresztą, to nie są takie nagrody, one mogą być nietrafione. Ja uważam, że możliwość jakby takiego wsparcia, pomocy w postaci gotówki czy w ogóle finansów, to nie tylko tak, że dostajesz te pieniądze. Jest wartość taka dodatkowa, przynajmniej ja to tak odbieram, że ja mam poczucie, że ty dajesz mi możliwość zarządzania własnym budżetem, a w związku z tym to mnie stawia w pozycji bardziej takiej, jak to powiedzieć, uprzywilejowanej, czy jest dla mnie taką wartością dodatkową. O, jestem fajny gość, potrafię swoją kasą zarządzać. Zgadzam się. Ja często mówię tutaj o elastyczności. Każdy z nas chce móc wydać pieniądze na to, co chce. Chce móc zdecydować, na co wydać swoje środki, jak ją wykorzystać, a wiemy dobrze, bo jesteśmy świeżo po świętach, że nie ma nic gorszego jak nietrafiony prezent. Nawet jeżeli intencje są dobre, czerwone wino jest w ogóle super, ale jak jesteśmy niepijący, tak. Wspaniały stek, tak. Kolacja w steakhouse'ie na wspaniałym steku, na wspaniały stek jest super, tylko pytanie, co jeżeli jesteśmy wegetarianami, dokładnie. Więc tutaj jest rzeczywiście taka duża potrzeba elastyczności i takiego możliwości wyboru. A szczególnie teraz w dobie wysokiej inflacji sygnały, które my mamy i badania, które my realizujemy, pokazują nam jednak, że no coraz bardziej my Polacy, no to straszne, co powiem, ale ubożyjemy, tak? Jesteśmy coraz trudniej nam związać koniec z końcem i te budżety domowe nie są z gumy. Inflacja jest dużo wyższa niż wzrost wynagrodzeń średni w gospodarce, więc no coraz bardziej takie wsparcie domowego budżetu jest istotne. Dokładnie tak. I ja w ogóle te rozmowy, które zacząłem tydzień przed Nowym Rokiem, a właściwie nawet przed świętami, dałem im taki hashtag, nazwałem je Brief na 2023. Powiedziałeś już trochę jakby takich ostrzeżeń, powiem delikatnie, a propos tego, co się wydarzy w tym roku i być może jeszcze w następnym. W związku z tym pytanie jest takie, jaki jest brief dla naszych czytelników, dla laureatów naszego konkursu 50 kreatywnych, jaki jest brief Karola Kamasa na 2023? To jest trudne pytanie, natomiast wychodząc od początku, naprawdę wydaje mi się, że będziemy, na 100% spowolnienie gospodarcze to już obserwujemy, ale wydaje mi się, że jednak będzie recesja, że jednak ta gospodarka nie będzie rosła, a wręcz się kurczyła. To oznacza, że de facto my marketerzy będziemy mieli mniejsze budżety marketingowe.
Nawet jeżeli nie nominalnie, to na pewno z punktu widzenia takiej siły nabywczej, czyli media jednak będą rosły, inflacja mediowa będzie większa niż budżety marketingowe. Więc to będą trudne czasy dla marketerów, bo będą wymagały dużo większej efektywności w działaniu. Tak. Jeżeli dużo większa efektywność w działaniu, no to na pewno będziemy musieli dużo, dużo kombinować. Jak to się mówi, ciężkie czasy zwiększają taką efektywność i zwiększają kreatywność. Dokładnie. Więc zwiększają kreatywność, więc wierzę, że to będzie kreatywny rok. Nie z punktu widzenia kreacji komunikacji, ale z punktu widzenia nowych pomysłów dotarcia, nowych mechanizmów, nowych instrumentów marketingowych, które pozwolą nam no, realizować te plany, no bo nie oszukujmy się, biznes to biznes i przed każdym z nas ambitne prawdopodobnie plany albo wzrostów, albo chociaż utrzymania pozycji rynkowej. Ja wierzę w to, że będą się rozwijały te rzeczy, które do tej pory gdzieś inicjowane były z dużym sukcesem. Wierzę w B2B social selling, że bardzo mocno on tutaj będzie miał na znaczeniu. Gdzieś w pandemii rozwinęło się ten cały live commerce. Wydaje mi się, że to się przełoży na inne branże, głównie te fashion były. Wydaje mi się, że jednak przejdzie to dużo szerzej i będziemy mieli tutaj do czynienia z takim boomem, jeżeli chodzi o to. Wierzę w to, że cały czas będziemy patrzyli holistycznie jako my marketerzy i tak długo, również na długofalowe działania nasze. Natomiast wydaje mi się, że akcent będzie w tym roku po to, żeby zrealizować budżety i targety na krótkoterminowych działaniach, więc wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju akcje związane z promocją sprzedaży, wsparciem sprzedaży, będą kluczowe w tym roku i trzeba będzie robić to smartnie i wdzięcznie. Natomiast ci, którzy przez lata inwestowali w brand, w komunikację marki, w budowanie wizerunku, wydaje mi się, że będą mieli no, też jakąś korzyść z tego, z tych inwestycji, że już ta świadomość marki będzie, więc te będzie im czasy... łatwiej. Będzie im troszeczkę łatwiej, tak? Tak? Natomiast wydaje mi się, że ten akcent będzie głównie jednak taki budżetowy na tych rzeczach takich krótkoterminowych, tu i teraz, żeby dowieść wyniki, bo będzie to trudny rok, tak prognozuję. Tak sobie pomyślałem, słuchając tego, co mówisz, że jakby jest początek roku, nie jakby, ale na pewno jest początek roku i warto sobie składać życzenia, więc może te życzenia. Przynajmniej ja to tak bym sformułował, jestem ciekaw twojego zdania, więc sformułował je tak, że będzie ciężko, ale postarajmy się nie traktować tego jakąś klęskę, która na nas spada, traktujmy to jako wyzwanie i szukajmy pozytywnych rozwiązań i efektywnych rozwiązań. W 100% się zgadzam, traktujmy jako wyzwanie, jak to się mówi, jako challenge czasami, a one są najciekawsze. Myślę, że zmierzenie się wyzwaniem dla marketera to jest super, więc życzę wszystkim marketerom skuteczności, efektywności i takiej wytrwałości, cierpliwości w dążeniu do celu. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok, Karolu. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie i będziemy kontynuować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i Tobie i wszystkim widzom również wszystkiego dobrego.